Dzień dobry. Dzisiaj rano jedna robótka wypadła, ponieważ część nie przyszła do hurtowni. Mianowicie miał być to zbiornik paliwa, ale nie przyszedł. Życie. I zaraz po tym, 3 minuty dosłownie po tym, wpadła druga robótka. Więc wybrałem się na nią. A łatwo nie będzie. Mam do wymiany pół resor w naczepie. Jest to naczepa typu silo. Nie miał kto ze mną jechać, ponieważ chłopaki są zawaleni swoimi zleceniami. Pozostało mi jechać samemu. Wybrałem się do Żor, mam do naczepki jeszcze 2,4 km. Jestem już na zjeździe. Za chwilę przy niej będę, a z całej naprawy nagram wam film. Jestem już przy tej naczepie, przy tej, która ma uszkodzony półresor. Tutaj właścicielem tego zestawu jest akuratnie człowiek, którego dobrze znam, jesteśmy kolegami. I co? Mamy zgodę na filmowanie, możemy nakręcać ten zestaw, nie będzie żadnych kłopotów. Pierwsze co, wykorzystamy z tyłu do uniesienia naczepy hydrołapy. One nam zaprą całą naczepę, uniosą troszeczkę tyłem do góry, to już mi znacznie ułatwi zadanie. Dobra, okej. Te hydrołapy z tyłu to jest po prostu luks przy tej robocie. Mam wszystko odciążone, zaraz pierwsze co, mogę odkręcić nypel z poduszki, zaślepić ją, ściągnąć koło. Będziecie obserwować na bieżąco, co będę robił. Jedno jest pewne, łatwo nie będzie. Uniosłem już sobie koło, zaraz jak je zdejmę, to pokażę wam, jak to tam wygląda. Na razie odkręcam koła i na szczęście daję sobie radę, klucz elektryczny ten na 3/4 cala, nie muszę wyciągać pneumata. Dobra, koło mamy zdjęte. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Stryk. Pęk resor jest to naprawdę normalna usterka. Nic się tutaj strasznego nie stało. Będzie tutaj trzeba dać sobie radę z tą śrubą, z tym stworzeniem przede wszystkim. Zaraz tak. Odkręcam poduszkę. Te 4 śruby i działamy. Odkręcamy poduszkę od dołu. 24 i lecimy z tematem. Poduszka odkręcona. Zostaje odkręcić teraz cybanty. Po popuszczeniu tych śrub od cybantów można pokręcić grzechotką. To jest taka o, mała grzechotka. Nakładamy ją, ale bez rury nie ma mowy. I tak wszystkie 4 nakrętki. Jeżeli któraś nakrętka by nie poszła, bo by nie miała na to ochoty, mam szlifierkę, obcinam strzemię. Tutaj są strzemiona, które sobie wziąłem. Wziąłem różne na WZ-kę, ponieważ po numerze ZOSi nie dojdziecie do tego, jakie są założone strzemiona, poduszki i pół resor. Dlatego trzeba wziąć tego trochę więcej. Będę robił powoli, ponieważ jest żaruwa z nieba. Naprawdę jest to bardzo duży wysiłek. Słuchajcie, odkręcam te 4 nakrętki od strzemion. Są 2 strzemiona, są nakrętki. Zostały zapsikane, poszły całkiem fajnie. Jest tutaj ze mną kierowca, który się dobrze na tym wszystkim zna. Zawsze to raźniej troszeczkę. Zaraz wybijemy strzemiona. No i tak po kolei, ale temperatura, po prostu najbardziej mi tutaj dokucza temperatura.
chwila przerwy, bo telefon dzwoni. Strzemiona odkręcone. Dajemy je lekko na dół. Podkładeczki. Tu jest taka nakładka resoru. Dajcie obstukać. Dobra. O! Jest. Jest. Teraz nie ma co dramatyzować. Trzeba się wziąć za stworzeń. What the to 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 to. What the to. Tak o. Tutaj na tym stworzniu to wszystko służy do ustawiania zbieżności. Do ustawiania zbieżności w naczepie, żeby nam ośka prosto szła. Nie będę mu w stanie ustawić tej zbieżności, ale mogę to sobie zaznaczyć, żeby poskładać to dokładnie tak samo. Wtedy teoretycznie ta zbieżność nam zostanie nienaruszona. Robię sobie znaki. OK, zrobię jeszcze znak tego elementu. I oczywiście znak jeszcze tego. Cyk. Cyk. Mam to zaznaczone w każdym miejscu. Ja jestem pewien, że ustawię to tak samo. Teraz tak, jeżeli ktoś z was powie, że tą zbieżność tak trzeba ustawić, nie do końca jest to prawda. Ta naczepa, jak i wszystkie inne, mają już ileś set tysięcy kilometrów przejechane, a w półresorze jest tuleja metalowo-gumowa, która jest wyrobiona i tam zawsze jest tendencja do przestawiania się tej osi delikatnie podczas jazdy. Dlatego zrobimy to w ten sposób i będzie to dobrze zrobione, nie będzie trzeba do tematu wracać. Z tej strony ten stworzeń jest płaski. Nie ma go jak przytrzymać i nie trzeba go trzymać, ponieważ tutaj pod tą czapką, pod jego górną częścią znajduje się kwadrat. On mi się na pewno nie będzie obracał. A z tej strony mamy po prostu nakrętkę. Nakrętkę na klucz. Ups. Na jakiś duży klucz. Poszło. Tutaj są właśnie te wszystkie elementy. I teraz co? I teraz jest dokładnie tak, jak się spodziewałem. Śruba stoi w półresorze i teraz dopiero zaczynają się schody. Proszę Państwa, śruba nawet nie drgnie. Śruba nawet nie drgnie i teraz zaczynają się moje problemy. Jestem sobie w stanie z tym poradzić. Pytanie, ile pracy mnie to będzie kosztowało. Najpierw spróbuję wziąć większy młotek. O. No i dobra. Jest tu młotek, dycha. Próbujemy szczęścia. Parę solidnych strzałów, a stworzeń nawet nie drgnie.
Wiecie co? Nie wybijemy tej śruby, ponieważ ona kompletnie zardzewiała, skorodowała w tulei. Ale nie poddamy się też tak od razu, bo jest jeszcze na to jeden mały sposób, który zaraz postaram się wykorzystać i mam nadzieję, że przyniesie pożądany efekt. Biorę się do działania. Sami zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Wyjąłem agregat, żeby się nie ugotował na skudo. Teraz wezmę lisi ogon i obetnę tą śrubę, bo chodzi o to, że ta śruba zardzewiała w tej tulei. Tu. O. Ja na aucie dokładnie wytnę ją w ten sposób. Z jednej strony i z drugiej strony. Wtedy mnie to nie będzie obchodziło. Wyjmę ten pół resort z tym spożniem. Byłem na tą niespodziankę przygotowany, ale liczyłem, że się nie przytrafi. Aczkolwiek wyszło jak zawsze. Z drugiej strony, jak już jadę, to wiem, co mnie może spotkać. Dlatego ten lisi ogon nieprzypadkowo znalazł się na schudzie, bo go nie wożę. Mam dwa nowe brzeszczoty, jeden założony na lisim ogonie. Nie ma bata, żebyśmy się poddali. Dobra, zaczynam cięcie, a będzie to wyglądać mniej więcej tak. Moment. Dokładnie w ten sposób, aż ją wytnę z jednej i z drugiej strony. Do zobaczenia za pół godziny. Leciutkę z drugiej strony. Jeszcze minuta cierpliwości.
korona to samo i jesteśmy w domu. To naprawdę gówniano. Dobra, teraz z drugiej strony lecimy. Jeszcze chwilę, może się uda. Słuchajcie, wyjąłem ten półresor. Muszę teraz zrobić 5 albo 10 minut przerwy. Jestem wykończony, zobaczcie. Śruba przez korozję została zaspawana. Została zaspawana w tulei, patrzcie. O, moment to. Tutaj mamy stworzeń. Tutaj jest taka malutka szparka. W tym miejscu, o. Tu, w tym. Tutaj się nazbierała woda, skorodowało to. Ten stworzeń był nie do wybicia. Jedyne co, to można go było tylko i wyłącznie wyciąć. Tak też zrobiliśmy. Muszę odpocząć teraz 5 albo 10 minut, bo jestem wykończony. Słuchajcie, tutaj wszystko czyścimy, gdzie siądzie nowy resor. Tutaj musi być wszystko wyczyszczone. Ja mam takie fajne sztoteczki na wiertarkę. Jadę sobie tym. Mam to wszystko obczyszczone z korozji. No. I jest naprawdę good. I teraz tak. Oczywiście wziąłem ze sobą nowy stworzeń, bo nie jestem naiwniakiem i się spodziewałem, że z tym będzie problem. Przymierzę go sobie do tych starych elementów. Do tych starych elementów. Jest tu. Już przymierzamy. No i tak, na pierwszy rzut oka widzę, że mam mniejszą główkę. Ale ta główka w niczym mniejsza nie przeszkadza. Liczy się to, żeby ten kwadrat był. Dobra, się zaraz podniesie. Spokojnie, czym się denerwować. Żeby ten kwadrat nam pasował. O, o, o.
kwadrat pasuje. Więc ta mniejsza główka z drugiej strony tak naprawdę nas nie obchodzi. Teraz tak, możemy jeszcze sprawdzić długość stworzenia. Żeby to zrobić, musimy pójść do starego półresora. Cyk. I dziękuję. Cyk. I cyk. Stary stworzeń był mniej więcej tej długości. A nowy jest mniej więcej tej długości. No jest cholera jasna dłuższy. Jest dłuższy. Zaraz wam powiem o ile. Tu, tu. Jest dłuższy. No ale co z tego, że jest dłuższy? Już wam powiem. To z tego, że dam po prostu najwyżej tutaj ze dwie podkładki. I zostanie dłuższy. No nie wszystko da się przewidzieć, był dobierany na tak zwaną pałę. Składam to powoli. Wprowadzam stworzeń, wkładam resor, te blachy do środka i tyle. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, bo tu się wyższa szkoła jazdy zrobiła. Nie da jeszcze resor wsadzić. Jeszcze poduszka mi całkowicie opadła. I tak dalej, i tak dalej. Zaraz go tutaj spróbuję. Spróbuję go nasunąć. Nie wiem, jak to sfilmować. No nie wiem, jak to sfilmować. Może sfilmuję to po prostu, jak go włożę. W poduszce została minimalna ilość powietrza i nie mogę jej odciągnąć. Dlatego muszę z góry odkręcić od niej zasilanie, żeby po prostu wyleciała ta resztka powietrza, a sama poduszka, żeby mi nie prężyła. O! Zasilanie jest odkręcone. Proszę bardzo. Poduszkę mogę teraz całkowicie przestawić. Tutaj spróbujemy ułożyć ten resor. Dobra. Dobra, 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 dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu trzeba wszystkim teraz nacelować. Najpierw trzeba resor na osi położyć. O! O, 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 o. Dobra. Czekaj. Dobra. Resor na osi trafił na swoje miejsce. Więc przykręcę teraz cybanty i to trzymadło od góry. Później się zajmiemy składaniem przodu. Cyk, to będzie coś takiego. Pamiętamy, żeby na dole cybantów podłożyć te kowadełka. One przychodzą tak o. Czekaj, czekaj. Uważaj, ja polecę. Dobra. Cyk. Idę po 32 na mniejszej przechodce. Czasie.
pudełko jest. Na razie to przyłapię tylko wstępnie, a później trzeba pamiętać o tym, że to ma być dokręcone i tutaj naprawdę siły nie żałujemy. Dokręcamy to tak, jak ma być i tyle. Ok, to mam przyłapane. Jest to na swoim miejscu. Będę to dokręcał później. Teraz zajmę się przełożeniem spożnia. O! Patrzcie. Tutaj musimy wszystko poustawiać tak, jak ma być. I tyle. Widzę, że ośka jest trochę za wysoko. Zaraz ją na lewarku opuszczę. Poskładam to wszystko. Będziecie sobie mogli to obserwować. Tu między zastrzał w naczepie, a tuleje wkładamy te blachy. One nam się tą wargą tu zapierają o tą dolną część. Cyk. Ta blacha ma tutaj siąść. I jeszcze ten kwadracik. Jest tu ten kwadracik i teraz zobaczcie, są tutaj nadal na nim te nacięcia, dlatego robiłem nacięcia i na tych kwadratach, i na łbie śruby, i w tych miejscach. Pomimo to, że tamten łeb obciąłem, idzie nowy stworzeń i tak wiem, jak to ma być ustawione. Spryskam tą śrubę smarem miedzianym dla następnych pokoleń. Jeszcze tam trochę miedzi. Wiadomo, co się stanie, smar odparuje, miedź zostanie. No i co? Montujemy. No dobra. Czekaj. Czekaj, czekaj. Teraz muszę ten kwadracik odpowiednio ustawić. Właściwie jest prawie, że ustawiony chyba. Jest ustawiony. I co? I nacięcia na swoje miejsce. I teraz zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to nacięcie mi się tutaj zgadza. Idealnie się zgadza to z tym. I to nacięcie to z tym. Też mi się zgadza. Stąd wiem, jak na nowym stworzeniu ma być ustawiona zbieżność w tej naczepie. To jest bardzo ważne. Zaraz zobaczymy, ile to wystaje. Ile to wystaje. Wystaje dość dużo. Na tyle dużo, że bez dodatkowych podkładek się nie obejdzie. Idę poszukać podkładek, zaraz bierzemy się za skręcanie. Słuchajcie, mam tą śrubę. Miałem po nią dokładnie 18 czy 19 km. Musiałem się wybrać aż do Rybnika. Nie pozostaje mi nic innego, jak teraz po prostu wrócić z tym nowym stworzniem. I poskładać to wszystko do kupy. No będzie to już bułka z masłem. Jeszcze tylko tam zrolowanie tej poduszki, żeby ona fajnie naszła, żeby ją nałożyć i to wszystko. Śruba jest. Jedziemy z powrotem do roboty. Już? Gdzie? Yeah. Dobre. Powiedziałem, że tu są korki, a kierowca mówi,
Ja myślałem, że ty na Niemcy jeździłeś. No ma rację, bo tam jak się trafi Stau symulator, to masakra. Dobra, bierzemy śrubkę, taka o. Oczywiście w komplecie została sprzedana razem z nakrętką. Nakrętka samokontrująca. Wsadzamy to wszystko, nagrywamy. Kończymy tą nierówną walkę, bo to jest po prostu ponad moje siły. Ustawione, dokręcone, dokręcam strzemiona, zakładam poduszkę po robocie. Wyraźnie stanęło, pomimo tego zaraz wezmę jeszcze dłuższą przeduszkę i jeszcze trochę podciągnę, ale już nie na ciechowce, bo by mogła się rozwalić. Żeby jakkolwiek ułożyć poduszkę, musiałem ją niestety wykręcić. Jak dostanie powietrza, to się ułoży zupełnie tak jak ta wczoraj w manie. Tak to wygląda po skończonej pracy. Zakładamy koło. Dokręcone, kapselki wyjmuję, lewarek składam, bałagan. Zeszło mi to naprawdę kilka godzin ciężkiej pracy. Kierowca mi pomógł, całe szczęście, bo samemu też oczywiście wykonalne, ale masakra. Poduszka zaskoczyła, zestaw opuszczony. Jest ładnie, elegancko ułożona, tak jak powinna być. Hydrołapy, dzięki którym ta robota poszła znacznie lepiej, są już schowane. Jedna rzecz to posprzątać cały bałagan teraz na schudo i to, co się tutaj wydarzyło. Tu jest resor. Od czego on pękł? Patrzcie, dawno, dawno temu wszystko się zaczęło od tego mikropęknięcia. A później już poszło. Zaczęła się tam dostawać woda, zaczęła korodować, rozpychać to wszystko. Pół resor szczelił. I tyle, robota masakra. Trzeba było jeszcze jechać po śrubę, bo nie ta, ale tak to jest z dobieraniem po prostu części na chybił trafił. I tyle. Zaraz kierowca odjeżdża, ja się składam. Muszę troszeczkę ochłonąć i też ruszam na Wrocław. Praca skończona, ja prawie jestem poskładany. Pan startuje na Wrocław, jedzie w moim kierunku. Pomógł mi jak cholera, jestem mu naprawdę bardzo wdzięczny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szerokości. Bardzo. I o to w tym właśnie chodzi. On jest zadowolony, ja jestem zadowolony. Szerokości, cześć. Sfilmujemy sobie jak odjeżdża. Składamy manele do końca i ruszamy.
I to tyle. Oby dotrwać do następnej soboty. Nie do tej, tylko do następnej, bo wybieram się z dziadkiem na Master Trucka. Dziadek nie, Michał nie może z nami jechać, więc jadę sam z dziadkiem. Nawet wzięliśmy sobie kierowcę specjalnie. Miałem z tego nagrywać relacje, aczkolwiek wiem, że mogę trochę z was tam spotkać, trochę z ludzi, którzy mnie obserwują. I chyba tej relacji z Master Trucka moim okiem nie będę nagrywał, bo szkoda mi na to czasu. Chcę się spotkać z ludźmi, porozmawiać. Ja jestem bardzo komunikatywną osobą, otwartą. Jadę trochę zapomnieć o tej robocie i się dobrze pobawić, aczkolwiek pomysł mam taki, żeby kamerę jednak ze sobą wziąć. Mam jeszcze w tym tygodniu materiał do nakręcenia, który myślę, że będzie prawdziwą petardą i tu was zaskoczę, bo to będzie coś zupełnie innego niż naprawa ciężarówek, aczkolwiek film mocno z tym wszystkim powiązany. I myślę, że taki film da wielu ludziom do myślenia. Dlatego zależy mi na tym, żeby go w tym tygodniu jeszcze nagrać. Mam nadzieję, że mi się uda. Może w czwartek, może w piątek. Na razie trzymajcie się. Dzięki. Mam nadzieję, że materiał był interesujący. Ja jestem wykończony. Zobaczę, jak to wszystko wyszło. Na pewno złożymy z tego coś ciekawego. Do następnego razu. Cześć.